co to pobrzmi? To jest chore! Okej, content for on the job. Piraczki. O co? Say nigga! Co ja tu obejrzysz? Fortnite'a? Idealnie. Genialny początek. Kurde, że ja nie mam z nią zdjęcia. Za rok. I poproszę o podpis na mojej fladze. Synonami ze szczurkiem Edim, ponoć szczury podbijają oglądalność o 95%. Tak naprawdę nie, ale pasował mi do luku. Okej, ona jest świetna. A z własnego doświadczenia wiem, że największe smuteczki powoduje odkraszowanie się od krasza, w którym się niepotrzebnie zakraszowało. Wait, what? Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a to najlepszy czas na wyzbycie się wszelakich smuteczków. A z własnego doświadczenia wiem, że największe smuteczki powoduje odkraszowanie się od krasza, w którym... Największym smuteczkiem jest odkraszowanie się od krasza? Nie byłoby większym smuteczkiem, gdyby to krasz odkraszował się od nas? Bo to wtedy nas ktoś zostawia? Chyba nie jest największym smuteczkiem, kiedy my kogoś zostawiamy. Się niepotrzebnie zakraszowało. Niejednokrotnie prosiłyście mnie kruszynki, ażebym... Kruszynki, ja już nie wiem. Nagrała filmik, jak poradzić sobie ze zerwaniem, także żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Jak poradzić sobie z zerwaniem, ale... Dobra, możliwe, że ja jej nie zrozumiałem, albo ona coś źle wytłumaczyła, bo z tego, co ona wytłumaczyła, to, że smutkiem jest, kiedy to wy się rozstaniecie z kimś. Jak przeżyć to, że wy kogoś zostawicie? Postanowiłam ten odcinek zrobić tak, że na początku podam wam kilka cennych rad, którymi sama się kierowałam po czasie, kiedy już z tego wszystkiego sytuacje, jakich miałam w życiu. Myślę, że większość z was już przeżyła taką swoją pierwszą miłość. Crash! Pierwszy zawód miłosny i wie, jaki cholerny ból towarzyszy tej sytuacji. Wiele z was ma to jeszcze przed sobą, ale obserwując, co dzieje się wokół, odczuwa pewnego rodzaju niepokój i niechęć zakraszowania się w kimkolwiek, wejścia w jakiś związek, bo wszystko po prostu normalnie kończy się katastrofą. Z własnego doświadczenia wiem... Słuchajcie, ja wiem, że ona musi, bo to jest to samo, nie oszukujmy się. To jest to samo, co za naszych czasów było Brawo. Jak te debilne listy do Brawo były. I te debilne laski odpowiadały w Brawo na te debilne listy debilnymi metodami. To jest to samo. Najgorsze sytuacje... Tylko, że teraz widzimy, kto to mówi. I ciężej jest to zaakceptować. Co ona ma na szyi, co ona ma na głowie, co ona ma na oczach. Szczerze mówiąc, dzisiaj nie wiem, co jej się stało. Miłości są wtedy, kiedy druga połówka mieszka gdzieś daleko, bo to naprawdę nie ma przyszłości. Związki na odległość trwają, ale niezbyt długo, a w dodatku powodują mega dużo bólu, mega dużo kłótni, płaczu. What the fuck? Co ty robisz, dziewczyno? Nie mów ludziom, jak mają żyć. Powiedz im, że mogą prowadzić, a nie, że... To nie ma sensu, to się nie uda. What the fuck? To nie jest dobra rada. Stanowczo nie polecam. Chociaż jeszcze gorszą opcją jest zakochanie się w kimś, z kim nie możesz być, albo ten ktoś z tobą nie chce być. No, ale to nie jest a propos rozstania, to jest a propos nieudanego związku, a właśnie związku, który nigdy nie istniał. Ale, Jezu, ale to jest takie pierdolenie oszopienie ten filmik. To już jest masakra. Dlatego teraz podam ci kilka cennych porad, którymi należy się kierować, ażeby wyjść z depresji pozwiązkowej, a twój ex poczuł, co stracił. Nienawidzę takiego podejścia. Dlaczego ta druga osoba ma czuć, że coś straciła? Dlaczego nie możemy się rozstać i żeby było happy, prawda? Oh wait, właśnie zdałem sobie sprawę, że ona wygląda jak crazy ex-girlfriend jakaś. 1. Pozbądź się wszystkich rzeczy, które ci o nim przypominają. Nie musisz się pozbywać wszystkiego. Come on. Nie wiem, jeżeli mam zegarek od dziewczyny, z którą się rozstałem i lubię zegarek, czemu mam wrzucić zegarek? What? Przedmioty, jakie ci podarował, ciuchy, które u ciebie zostawił, bluzy, bielizna, maskotki. Nie, maskotek nie wyrzucaj. Maskotki to najcudowniejsza rzecz na ziemi i jednak potrafi pocieszyć. Nawet po twoim ex. Po prostu zgromadź wszystko, wyrzuć to do kosza lub wrzuć do worka i wys... Ale to są chujowe rady. Słuchajcie, ja wiem, ja nie oczekuję od niej, żeby ona mówiła jak dojrzała osoba. Ona jest młoda. Ale... Mówię, martwiące jest to, że ona myśli, że mówi coś mądrego i dzieciaki jej słuchają. To jest martwiące.
staw przed dom. Gwarantuję ci, że na 100% znajdzie się ktoś, kto chętnie to przygarnie. Gorąco! Bo najczęściej są to naprawdę dobre do użytku rzeczy, które komuś mogą się przydać. To nie wyrzucaj! Tobie też się mogą przydać! Znalazł to będziesz szczęśliwy, a ty pozbędziesz się uciążliwych wspomnień. Czemu uciążliwych? Związek nie musi być uciążliwym wspomnieniem, jeżeli się rozstałeś z kimś na dobrych warunkach? A jeżeli wspomnienia są dobrą rzeczą? Pewnie dobrym sposobem, lecz bardziej destrukcyjnym jest zniszczenie wszystkich rzeczy, które stały się wyłącznie pamiątkami. What the fuck? To nie są rady! To jest poradnik, jak zostać psychopatką! Czy trzecią radą będzie, no to jest taka najbardziej dramatyczna opcja, ale czasami działa. Jeżeli masz możliwość, obedrzyj go ze skóry i zacznij nosić jego twarz na swojej własnej jako maskę. Czasami pomaga. Odpalenie, rozerwanie, podeptanie, w skrócie totalne zdewastowanie. Teraz mnie ucho boli. Jeżeli będziesz w domu przechowywać rzeczy, które o niej, o nim ci przypominały, no to nigdy nie wyzbędziesz się po prostu myśli o tym, że kiedyś coś was łączyło. Ale czemu mam się wyzbyć myśli, że coś mnie z kimś łączyło? Każde doświadczenie w życiu nas rozwija. Nie zapominaj nieudanego związku. Pamiętaj nieudany związek i ucz się na błędach. Ale to jest gówniarskie podejście, mam na myśli. Wiecie, co mi chodzi? Mi nie przeszkadza, że dzieciaki mogą mieć takie podejście. Bardziej chodzi o to... Nie wiem, czemu się tłumaczę, ale jeżeli ona chce mówić do ludzi, powinna być mądrzejsza. Po prostu o to mi chodzi. Dobra, skipnijmy dalej. Nigdy nie natraficie na osobę, która was tak jak tamta pokocha. Ale jak mogła was kochać, skoro was zostawiła? Normalnie mogła kochać, ale musiała wyjechać do innego kraju i nie było opcji. I tyle? Napisz do kogoś na fejsie, umów się z nim, wyjdźcie gdzieś. Nic tak nie podnosi na duchu, jak rozmowa z drugim człowiekiem. To akurat prawda. To akurat prawda, nie zamykaj się na ludzi i tak dalej. Wyprzedzając pytanie, tak, w grę wchodzą także inne portale społecznościowe. Na pewno masz jakiś znajomy. Ale to z czasem. Nie musisz od razu szukać nowego chłopaka. Powinnaś powiedzieć dziewczynom na przykład, że jeżeli nie masz chłopaka, to nie ma problemu. To nie jest tak, że musisz mieć cały czas jakiegoś chłopaka. Nawet jeżeli ich zaniedbałeś, nie bój się do nich napisać. Myślę, że chętnie pójdą z tobą na lody czy jakiś dłuższy spacer. 3. Zablokuj go wszędzie! What?! Zablokuj go wszędzie? Okej. Okay. To naprawdę są... To są psychoporady. Bierzesz mi w łapkę teraz telefon, blokujesz go na Facebooku, usuwasz wszystkie wasze zdjęcia, usuwasz wszystkie wasze wiadomości... Po co? Mam dać ci radę? Im więcej czasu spędzisz nad szukaniem każdego zdjęcia z tą osobą, każdego SMS-a, kurwa każdej pamiątki, każdej kurwa wiadomości na Facebooku, na każdym innym portalu, na jakimś WhatsAppie odznajomienie się, chuj wie jeszcze gdzie, będziesz więcej myślała o tej osobie niż jak po prostu pójdziesz dalej ze swoim życiem. Takie mieć, okej, skończyło się i dziękuję bardzo. Im bardziej próbujesz się pozbyć tej osoby ze swojego życia, tym bardziej widać, że nie potrafisz tego zaakceptować. Akceptacją było mieć takie po prostu whatever, no nie wyszło, dziękuję bardzo, nie mam zamiaru, kurwa nie wiem, szukać resztki twojego paznokcia pod łóżkiem, żeby go wyrzucić, bo przypominam mi o tobie, nie? Blokujesz go także na Snapchacie, ale nie blokujesz go na Instagramie. Czemu? O nie, to będzie tragiczna rada. Żeby widział, jaka jesteś szczęśliwa z kimś? Czy to o to chodzi? Nie. Oh no. O mój Boże, to jest najgorszy filmik na nami, jaki widzieliśmy chyba. No tak? Tam po prostu nie. Bo tam od dzisiaj wstawiasz coraz więcej zdjęć z uśmiechniętą mordką, ze spotkań z innymi ludźmi. On się musi w końcu skapnąć, co stracił. Nie. Po co? Po co ma się skapnąć, co stracił? Jeżeli naprawdę chcesz zaakceptować to, że się rozstaliście, to masz wyjebane na niego i nie obchodzi cię, czy on żałuje, że się rozstaliście, czy nie. Jeżeli naprawdę chcesz zaakceptować rozstanie, to po prostu akceptujesz rozstanie. Nie myślisz o tej osobie. Akceptujesz, że nie było pisane wam to. What the fuck? To są porady, jak być nice guy albo nice girl, dosłownie. To nie jest porady, jak być normalną osobą. To są porady, jak być tym psycholem, z którego się kurwa ludzie śmieją na Redditach. Jeśli nawet nie korci... Czekajcie, akurat mi słuchawki padły, bo moje słuchawki nie wytrzymały tej głupoty najwyraźniej. Wow! Ja zawsze mówiłem, że ona jest urocza, ale to jest tragiczny filmik. Nie zostawiać czegokolwiek w tym telefonie, bo to jest taka bomba, na którą tylko spojrzysz, to wybuchnie. 4. Nie win siebie za to, że nie jesteście już razem.
Nie win nikogo, że nie jesteście razem. Po prostu nie wyszło. Cholera reklam, kurwa, naćpało na dole, patrzcie na to. O, teraz zauważyłem, jak to jest. Chodź na chwilę. Pamiętasz, jak się Mike nabijał, że zrobimy reklamy? Ogarnij, ile ma na mnie reklam. O Jezus. Czaisz to? O Jezus, dziewczyno, tak źle biznes leci się. Holy shit, nie? O my. Biedulka. Więcej reklam. Taka desperacja. O, na razie robi porady po rozstaniu, nie? Słyszałam, tak brzmi, to... wiesz co, jak z, jak osoba, która chyba się nigdy nie rozstała i myśli, jak powinno to wyglądać. Tak na razie to brzmi, jak z tego, co mówisz. Wiesz co, dla mnie to brzmi gorzej, jak ktoś, kto się rozstał, ale nie miał tego do normalnego rozstania jeszcze, bo ona myśli właśnie, że normalną rzeczą jest usuwanie wszystkiego, wiesz... robienie, żeby ta osoba była zazdrosna. To brzmi nie. Dla mnie jak Bravo Girl z lat 90. Trochę tak, ale właśnie z tym usuwaniem to moim zdaniem jest okej pomysł. Tak, tylko wiesz, mam na myśli, żeby nie to, że każdy wszędzie, no bo wtedy więcej czasu spędzasz nad myśleniem nad tą osobą. No tak, to tak, ale... To jest tak, że wiesz, wchodzisz w galerię, o, zapomniałem, że mam zdjęcia z nim, z nią, klik, no. Klik, klik, usuwam. Ale nie to, że specjalnie, dobra, gdzie jeszcze mam zdjęcia z nim. No nie, no to nie, to przegięcie, nie? No. Ale takie właśnie, takie gdzieś posuwanie, to tak, tak. Tak, wiadomo, no nie ale będę, to... kurwa, trzymał, nie wiem, no. Zdjęcia na ścianie, nie? Z byłą. Ale to na przykład z tym sprawieniem, żeby był zazdrosny, to jest idiota, tak, to było, strata że nie, czasu. Ale nie usuwaj snapa i wrzucaj coraz więcej zdjęć, gdzie jesteś uśmiechnięta i szczęśliwa, żeby wiedział, co stracił, tak? Po chuj! Albo nie obwiniaj siebie, że się rozstaliście. No pewnie, że nie. Nie obwiniaj nikogo! No, po prostu nie wyszło. No, to jest tak dziwne. Dobra, dobra, idź dalej, bo ten filmik trwa długo, a ja go, kurwa, tak zatrzymuję, ale to jest durny. Wybaczcie, ale to jest genialny filmik. Wiązek to w końcu... Nie, sorry. Snapa nas usunąć. Instagrama nas nie usuwać. My bad. Aha, okej. Jakby co, kochanie, na przyszłość pamiętaj, co usuwać. Nie mam ani jednego, ani drugiego. To załóż sobie, jak się rozstaniemy. Ale to jest piękne, że ona zakłada, że wszyscy mamy. No. Wszyscy mamy Snapa Instagrama. To nawet Twittera nie masz chyba. Nie, no mam. A nie masz, bo tam followujesz. Twittera mam, ale to tam wiesz, no. Tak, tylko żeby patrzeć na innych, nie? Dobra, okej, dobra. Relacja dwóch osób, także kokolwiek w tym telefonie, bo to jest taka dobra, bomba, na którą będzie. Tylko spojrzysz, to wybuchnie. No. 4. No. Nie win siebie za to, że nie jesteście już razem. Związek to w końcu relacja dwóch osób, także nie możesz wszystkiego zwalać na siebie, bo tylko się pogrążasz. No tak. Może to trochę mało etyczne, ale zwal wszystko na niego. I potem się dziwić, kurwa, że są dziewczyny w wieku 20 paru lat i nie mają pojęcia, jak się zachować w związku, nie? What the fuck? Ty poczujesz się o wiele lżej, a w tobie zacznie się rodzić takie lekkie poczucie nienawiści, które zacznie tłumić miłość. Zabij miłość nienawiścią do niego? I poczujesz się lekko. Nawet jeżeli związek rozpadł się przez ciebie. Nawet... Ona nawet nie podała możliwości. Nie, nie. Nawet jeżeli związek rozpadł się przez dziewczynę, to obwinij jego. Bo to nie mogła być twoja wina. Wywal jego wszystkie wady na zewnątrz. Wszystkie sytuacje, w jakich cię upokorzył, ranił i wszystko generalnie, co było niefajne w waszym związku. Wszystkie pozytywne wspomnienia w końcu zaczną się rozmazywać, ponieważ... Ale czemu chcesz zrobić ze związku coś negatywnego? Dlaczego związek, który się skończył, nie może być pozytywnym wspomnieniem? Aż będą przygniatane tym, co złe. 5. Skup się na sobie. Poświęcając czas... Nie lubisz sportu, to porób coś innego, się podoba. Znajdź hobby, tak. Najfajniej jest sobie puścić wesołą, motywującą do życia muzykę. Znajdź sobie zajęcie. Po prostu do przodu. I to tak właściwie były moje rady, no ale chcieliście jeszcze usłyszeć o moich exach, no także jedziemy story time. Okej, dobra, ale tego nie będę oglądał dużo, bo to mnie mało interesuje. Także zobaczmy jej pierwsze story time. Czego chłopaka miałam w pierwszej gimnazjum? To dużo wyjaśnia. Co było takie zabawne, bo ja z nim nie chciałam być, ale wszyscy inni... Zabawne jest, że już w pierwszej gimnazjum miałeś chłopaka. Nie, nabijam się. Każdy w swoim wieku to robi. Wiecie już o tym, że w tym momencie czysto żartujemy już. Wokół moja przyjaciółka, mój znajomy i jeszcze jeden znajomy stwierdzili, że musimy być razem. Dlatego stwierdziłam, ok. Był to chyba najbardziej śmieszny, niedojrzały związek, jakim kiedykolwiek była. No raczej, byłaś w pierwszej gimnazjum. Związek był śmieszny i niedojrzały. No kurwa, really? Szok. Najzabawniejsze jest to, że ten mój kumpel prosił mnie o to, żebym z nim była jakiś miesiąc, ale nasz związek trwał tydzień, bo jeździłam sobie na rolkach i spotkałam się z kimś. I jakby co, mimo tego w tej sytuacji to będzie jego wina.
że się rozstaliście, prawda? Twoją kumpelę i mnie stalkowali całą drogę, co było zabawne, bo ja się skapnęłam już praktycznie na samym początku, a oni tak biegali za krzaki, się chowali, za lampy, za drzewa. Dobra, ale to jest opowieść spod... Okej, okay, never mind. Takie wytyfy, boże, ludzie ich... Okej... Okay. Ale dobrze wiesz, dziewczyno, że to nie są przygody ze związkiem, to są przygody z gimnazjalnym związkiem i to nie jest prawdziwy związek, nie oszukujmy się, come on. To naprawdę wyglądało jak z kresków. Jeżeli chcesz, to ja miałem kiedyś dziewczynę przez 10 minut na podwórku. Jeżeli mamy się bawić w takie rzeczy, naprawdę, takie gówniarskie, no to ja kiedyś miałem dziewczynę przez 10 minut na podwórku. I to był taki najśmieszniejszy związek, który właśnie trwał tydzień. Ja generalnie nie czułam nic do tego chłopaka. No ale stwierdziłam, dobra, pierwsza miłość za mną. Ale to miał być po prostu taki wstęp do tego, co będzie patologiczne już niedługo. Osoba, z którą spotkałam się na rolkach, to był taki mój kumpel, z którym się nawet bardzo zaprzyjaźniłam. I on stwierdził... Dobra, wiecie co? Czuję się jakbym teraz... Wiecie, czasami jak jest taka sytuacja, nie wiem, że spotykacie się z rodziną i słuchacie jakiejś historii swojego krewnego, nie wiem, brat cioteczny, coś takiego, albo nawet jakiś kurwa chrześniak, albo coś takiego. W tym takie właśnie, że nie wiem, wy macie, jesteście starsi, on jest dużo młodszy. Ta historia dla mnie tak brzmi trochę, nie? Takie już... ...że chce, żebym była jego dziewczyną. A ja powiedziałam, no way, nie ma takiej opcji. Po pierwsze, w ogóle nie był w moim typie. Po drugie, wcale nie chciałam mieć chłopaka. A po trzecie, nie wiem, czy było po trzecie, ale po prostu nie. I... Dobre. W tym momencie zaczęła się patologia. Miałam wtedy 15 lat i zaczęłam być ostro szantażowana, że jeżeli nie zostanę jego dziewczyną, to on wyda wszystkie moje tajemnice, a ja wtedy miałam takie ukryte życie, naprawdę. Co tu się dzieje? To wtedy była taka moja depresja, nie wtedy byłam chora na anoreksję, ale wtedy już było naprawdę źle, to był czas, kiedy ja się okaleczałam i się tego wszystkiego wstydziłam. To było... Ale on to wiedział? Straszne. Czemu on to wiedział? Najwyraźniej byli blisko? I don't know. Ja mu to wszystko mówiłam i on o tym wiedział. A. I on stwierdził, że zacznie mnie szantażować w taki sposób, że albo będę jego dziewczyną, albo to wszystko pójdzie w świat. No i ja w tym momencie przejęłam się... What the fuck? What the fuck? Też pojebany gościu jakiś ostro. Strasznie. I ciężko było mi powiedzieć ok. Ale no stwierdziłam, że nie będziemy razem. Aczkolwiek, gdyby to był odcinek, gdyby to była fabuła jakiegoś odcinka tego serialu Szkoła, to wiecie na czym by się skończyło? Że on szantażuje dziewczynę, właśnie na przykład, że powiem wszystkim, że masz anoreksję, powiem twojej mamie, że masz anoreksję. W końcu w jakiejś tam awanturze w szkole mama dowiaduje się o tym, że dziewczyna ma anoreksję i zamiast być reakcja w stylu... o mój Boże, jak mogłaś to przede mną ukrywać, to jest po prostu, że oczywiście pomożemy ci, nie ma problemu, zajmiemy się tą sprawą i on zostaje, kurwa, nie wiem, dostaje jakąś karę, a ona idzie do psychologa i na koniec mamy wywiad z nią, jak to mówi, no właśnie na co on pracuje, wszystko jest fajnie i w ogóle. Dobrze wiecie, że tak by się kurwa skończyło. Ale możemy być takim friendzone. No i na jakiś czas mu to starczyło. Ale tak z dupy jednego dnia stwierdził, że mu się znudziłam i zaczął mnie ostro obrażać. Wziął swoich kolegów i... What the fuck? Na jednym z rąk napisał blond, bo ja wtedy miałam zielone włosy. Aha, i to mu się nie podobało, bo ja się przefarbowałam, a on był taki... To naprawdę jest jak słuchanie tego mojego chrześniaka, jak on opowiada mi, co robił w Minecrafcie, nie? Tak, cool. Dziwaczny kościół, Bóg, ojczyzna, honor. Więc tym bardziej nie wiem, jak się z nim zadawałam, bo ja raczej... Bóg, ojczyzna, honor, pamiętajcie. I taka nie jestem. I on po mnie zaczął jeździć totalnie. Życzył mi wszystkiego, co najgorsze. Życzył mi tego, bym się zagłodziła w końcu. What the fuck? Podcięła żyły i po prostu... Wait. Co to było? Przepraszam bardzo. Czy tu chciałaś wybipować, że powiedział, żebyś podcięła sobie żyły, ale nie wyszło ci bipowanie? Zapomniałaś? Nie, no bo jest ściszone, ale jest za mało ściszone. Takiego co najgorsze. Życzył mi tego, bym się zagłodziła w końcu. Żebym sobie podcięła żyły i po prostu już się wykrwawiła, żeby...
bym sobie podcięła żyły. To normalnie słychać. U mnie normalnie słychać na słuchawkach. Bym sobie podcięła żyły. Ale to powinno się cenzurować? Nie, to słychać bardzo dobrze. Bym sobie podcięła żyły. To jest bardzo dobrze słyszalne normalnie. Okej. Okay. Bym się zaćpała tymi swoimi lekami, albo tak w skrócie od razu umarła. No i okej, okay, takie groźby były dla mnie... Jesus Christ, jaki psychol! To jest straszne, ja miałam... What the fuck? Taki dzień, kiedy się strasznie rozryczałam, moi rodzice... Się nie dziwię, dziewczyno! Co nie wiedzieli o tym, że ja się z tym typkiem zadaję. I pewnej nocy powiedziałam mamie wszystko właśnie wtedy, kiedy miałam taki totalny kryzys, jeśli nie mogłam uspokoić, ja się praktycznie zapowietrzyłam, bo ja już czułam się tak zastraszona, że nie wiedziałam co robić. No okej. Tego dnia miałam zawody karate. Zasnęłam o Jezus, komu... dobra, wiecie co, jeżeli ma gadać o karate, nie, starczy mi już. Zbyt dużo detali. Zbyt dużo detali, to już właśnie jest jak kurwa, kiedy... Jak kobieta opowiada historię i nie umie opowiadać historii. I opowiem wam... Kurwa, jak był każdy ubrany, jak byli połączeni ze sobą, kurwa, różnymi, jak byli rodziną i tak dalej, zanim dojdzie do tematu, że po prostu ktoś zbił flaskę wódki. To się tak źle słucha.